Witam wszystkich. To będzie poradnik, jak zacząć streamować. Będą pokazywane ustawienia z programu Open Broadcaster Software, czyli w skrócie ustawienia OBS. Więc zaczynamy. Jak już otworzymy program, to mamy tutaj takie menu. Tutaj na dole mamy ustawienia lub po prostu tutaj w rogu są. Klikamy w ustawienia. Najpierw przejdziemy do wszystkich ustawień. Tutaj nic się nie zmienia, ewentualnie możemy ustawić sobie nasz profil i później go zapisać, żeby mieć na przykład do takiej i takiej czynności takie i takie ustawienia. Taki po prostu save, to jest nieważne. Wchodzimy w kodowanie. Tutaj jest w sumie jedna z ważniejszych rzeczy, jakie ustawiamy. Zawsze zaznaczajcie encoder X264. Ten, jeżeli ktoś ma tutaj dostępny NVIDIA, tak jak ja, jest to też dobre, ale jednak jakość jest minimalnie gorsza od tego, więc lepiej używać X264. Tutaj następna rzecz do streamowania. Zawsze zaznaczamy stały bitrate CBR, ponieważ to pozwala na to, że w trakcie streamu obraz nie traci klatek i zawsze liczba klatek będzie taka sama. Następna rzecz, balans jakości. Żeby go zmienić, odznaczamy CBR i wtedy sobie ustawiamy. Ja polecam 8, ewentualnie 10, jeżeli ktoś ma już dobrego albo bardzo dobrego kompa, niech będzie 10. Kolejna rzecz, włączamy zawsze padding CBR. O ile się nie mylę, to jest to nawet polecana czynność przez samych autorów programu i mogą być problemy, jeżeli tego nie będzie zaznaczonego. Kolejna rzecz, jedna z najważniejszych według mnie, czyli maksymalny bitrate, czyli kilobajty na sekundę, czyli w jakiej formie i z jaką jakością nasz film będzie przesyłany na serwer, na przykład Twitcha czy Hitboxa, i jak on będzie pokazywany, w jakiej częstotliwości. I te liczby oznaczają nasz upload internetu, który możecie sobie sprawdzić na stronie speedtest.net, chociażby tutaj gdzieś będzie po boku link do tej strony. I przykładowo mamy maksymalny upload nasz internetu 4 MB, czyli to jest 4000 KB. Wiadomo, jeżeli chcemy na przykład streamować takiego Counter Strike'a czy jakąkolwiek grę online, zalecam przynajmniej 1 MB, czyli 1000 KB mniejszy bitrate ustawić niż nasz maksymalny, bo wiadomo, gra musi zużywać swoje do sieciowej rozgrywki. Nie możemy mieć lagów, ani dużego pingu, a już w ogóle w takich grach jak Counter Strike czy Call of Duty, gdzie to jest wszystko bardzo ważne. Mniej jeżeli chodzi na przykład o League of Legends czy World of Tanks, bo tam się nie dzieją takie aż strasznie dynamiczne rzeczy i nie trzeba jakoś minimalnie celować, tak jak na przykład w Counter Strike'u celownikiem. Czyli przykładowo mamy 4 MB upload, to radzę tak ustawić na 2800 albo nawet 2600 nasz upload. Wiadomo, jakieś setki, nie wiem, 200-300 KB też można zostawić na po prostu używanie internetu, nie wiem, przeglądarka czy coś, więc mamy 4000, to dajemy, no dobrze, 2600, tak? Czyli 2,6 MB to będzie. To jest nasz bitrate. I tak on powinien być ustawiony, jeżeli chcemy grać w dynamiczne gry przez online, żeby po prostu one nie miały dużego pingu, nam nie lagowało i tak dalej. Jeżeli obraz dalej będzie zły i będzie klatkował, jedna czynność, jaką możecie zmienić, na przykład, to jest tutaj ustawienie na słabszy balans jakości, na przykład na 8. I zaznaczamy. I tak już zostawiamy. To są ustawienia, jeżeli chodzi o nasz obraz. Tutaj mamy dźwięk, radzę tutaj nic szczególnie nie zmieniać. Ewentualnie tutaj częstotliwość oryginalnie 128. Jak ktoś lubi mieć bardzo dobry dźwięk, który jest rzeczą bardzo ważną, dobry dźwięk, więc na przykład 160 czy 192 KB są też wskazane. Oryginalnie 128 i jeżeli jest dobry mikrofon, wszystko jest w zupełności jak najlepsze. Ok,
Kodowanie mamy zrobione, teraz zaczniemy streamowanie. Tutaj wybieramy nadawanie na żywo, usługę jaką chcemy, w tym wypadku jest to Twitch. Tutaj wybieramy serwer, z którym będziemy się tak jakby łączyć. Wiadomo, jakiś najbliższy nas, dla mnie jest to Frankfurt albo Londyn, wiadomo, w Europie coś. Te pingi europejskie są bardzo podobne, więc to tam nie ma aż takiego dużego znaczenia. Weźmy sobie Londyn. Tutaj jest bardzo ważna rzecz. Nasz klucz streamu, czyli klucz, dzięki któremu nasz stream będzie się łączył z naszym kontem, na przykład na Twitchu. Jeżeli chodzi o Twitcha, można go znaleźć pod takim adresem Twitch TV, nasz login, dashboard StreamKey. I albo po prostu wejść tutaj w opcję i strona główna i nacisnąć klucz przesyłania strumieniowego. I klikamy wyświetl klucz. Oczywiście nikomu tego klucza nie pokazujemy, bo wtedy on by mógł się podpiąć pod nasze konto. Ok, tutaj oczywiście jak to chce, jeżeli nas rozłączy z internetem, podobnie nas automatycznie połączy po 10 sekundach. Tutaj jakieś niskie opóźnienia, jeżeli chcemy. Tutaj mamy ścieżki pliku, jeżeli chcemy nasze streamy nagrywać sobie do pliku na dysk i później na przykład je wrzucać na YouTube czy coś. To jest nieważne akurat. Następna rzecz, obraz. To jest bardzo ważna kolejna rzecz po kodowaniu, jedna z najważniejszych. Mamy tutaj ustawienia własne. Jest to nasza rozdzielczość monitora. 16:9, wiadomo. I jeżeli chcemy, od razu mówię, że 1920 i na 1080 większość monitorów ma maksymalne ustawienia. Ten parametr strasznie obciąża zużycie komputera i ogólnie procesora. Jeżeli chcecie używać tego, jak ja mam tutaj, to musicie mieć naprawdę dobry komputer, po prostu żeby wam nie zamulał, żeby się nie przegrzewał ani nic. W takim wypadku, jeżeli nie macie takiej opcji, radzę to używać przy procesorach i siódemkach dopiero. Niżej nie jest to wskazane według mnie, bo po prostu zamula komputer. Jeżeli nie chcecie tego robić i nie możecie, powiedzieć, że źle chodzi komp, to zmieniacie go na pogorszenie rozdzielczości, ewentualnie na 720p, czyli o 1,5 pogarszamy rozdzielczość. Nie jest to wcale zła rozdzielczość, jest naprawdę rozdzielczość dobra. I teraz następna rzecz. Ustawiamy tutaj najczęściej na dwuliniowość. Jest to najlepsza opcja. Po prostu nie będą w miarę dobre detale, wszystko będzie na równym poziomie. Jeżeli ustawimy coś innego, to tak jak tutaj piszę, detale będą lepsze, ale na przykład jeżeli będzie szybka akcja, to może obraz po prostu klatkować. Ustawiamy dwuliniowość i tutaj wiadomo jak to chcę, ja polecam 30 fps, szczególnie dla średnich i średnich komputerów. 60 fps nie jest aż tak wymagane, a naprawdę także obciąża procesor i cały komputer, więc ustawiamy sobie na 30. Jeżeli chodzi o wyłączenie Aero przy starcie, czyli ten pasek Windowsowy, będzie inny bez tych wszystkich barierów, jakie sobie tam ustawimy, jest tam, tą opcję zaznaczamy, żeby wyłączał ten pasek tylko wtedy, kiedy chcemy nagrywać okna lub okna gier czy jakiekolwiek lub nasz monitor. Jeżeli są to gry, przechwytujemy obraz z gry, nie jest to konieczne, żeby wyłączać. Ok, sprawę obrazu mamy załatwioną. Teraz dźwięk. Dźwięk wiadomo, domyślne przechwytywane urządzenie, czyli na przykład skąd ma być przechwytywany nasz dźwięk, na przykład gra czy cokolwiek, muzyka. Jeżeli używam słuchawek, to wiadomo, słuchawki albo jakieś głośniki. W moim przypadku są to słuchawki podłączone do klawiatury, dlatego piszę gaming keyboard. Druga sprawa, mikrofon czy urządzenie dodatkowe. Rzecz, która przejmuje nasz dźwięk, czyli ja mam ustawiony mój mikrofon wolno stojący, jeszcze mam taki z kamery, ale używam tego Samsung Go Mic, wiadomo. Tutaj mamy pokaż tego podłączone urządzenia, no to tam jest, nie trzeba tłumaczyć, wymuś mono na mikrofonie urządzeniu dodatkowym. To, jeżeli będzie zaznaczone, może wam tworzyć echo, więc radzę to oznaczyć. Tutaj sobie ustawiamy opóźnienie, jeżeli byśmy chcieli, względem głosu a obrazu. Także zakładkę dźwięk mamy załatwioną.
Skróty klawiszowe wiadome, każdy według swoich upodobań. Zaawansowane. Tutaj standardowy jest normalny. Zużycie, to jest zużycie OBS-a. Jeżeli nam się tnie coś, czy chcemy po prostu, żeby mocno był używany OBS, na pewno dobrze chodził. Radzę powyżej normalnego, ale w normalnym zupełności wystarczy. Resztę opcji zostawiamy. 700 tutaj. Very fast main. Tutaj druga ważna rzecz. Użyj CFR, stała liczba klatek. Zawsze to zaznaczamy. Tą drugą opcję odznaczamy. Tutaj będziecie mieli puste pole. Czyli będzie tak. I tak zostawiamy, żeby po prostu klatki nam nie dropiły. Kolejna rzecz tutaj, to tego w ogóle nie dotykamy. Zresztą widać, że jest zablokowany. Bramka szumów. Tutaj możemy nasz mikrofon odszumić, żeby jakichś dźwięków nie było słychać. Jest to dosyć przydatne. Zależy. Po prostu trzeba się z tym pobawić. Każdy będzie miał tutaj inne ustawienia. I tutaj serwer ping. To jest pokazuje, jaki serwer, z którym się chcemy łączyć, jaki ma aktualnie ping. Jest to, oryginalnie tego nie ma, jest to dodatek wgrany. Jak widzieliście tutaj w symulowaniu, wybieraliśmy nasz serwer, z którego mamy streamować. I ten serwer ping pomaga nam zobaczyć, jakie pingi są teraz najmniejsze. A żeby ściągnąć ten serwer ping, idziemy w Google, wpisujemy serwer ping OBS i pierwszy link będzie ping plugin. I tutaj będziemy mogli ściągnąć najnowszą wersję tego pluginu, później go wgrać według instrukcji i wszystko będzie dobrze. Po zestartowaniu będziemy mieli tę tabelkę. Także to by było na tyle. Jeżeli to wszystko ustawicie, to będziecie gotowi do streamowania. Klikamy sobie OK i dajemy tutaj rozpocznij stream. Cieszymy się naszym streamem. Dzięki, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie.